Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry House Paper na naszą kanale. Tak, stoję na biurku. Tak, stoję na biurku. Na samym początku zachęcam was do kliknięcia subskrypcji i dzwoneczka, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. A mi się odświeżył komputer właśnie. Dosłownie wszystkie ikonki się odświeżyły, wszystko się odświeżyło. I OBS mi jak zwykle marudzi. Dobra, już OBS wszystko się ogarnął. Ogarnij się, OBS. Dzięki. Dobra. No to co? Rozpoczynamy historię. Jak zwykle zareagowałam na 7 FPS-ów, ale to była nasza ulubiona rzecz. O, ładnie. 8 FPS-ów. Na szczęście jest ich malutko. Dobra. Malowanie domu. Nie mam pojęcia o remontach. Potrzebuję pomocy. Chcę zrobić malowanie domu teraz. No co? Robimy malowanie domu. Takie zlecenie. Ej. Gra mi się zawiesza. Coś jest nie tak. Dobra, wczytuję jednak się. Ech. Malowanie domu, widać wszędzie będą białe ściany, a my na zasadzie idź pomaluj tam, idź pomaluj tu. Pewnie to powinno być jedno z pierwszych zleceń, a my to robimy już tak na takim zaawansowanym etapie gry, no ale nic nowego. Ech. Jakie mamy narzędzia? Tu nawet w miarę sporo. Ała. Bro. Dobra, mamy narzędzia z podstawy, samej podstawy gry, czyli tak z pierwszej pół godziny gry. Ała. Lak. Wyciś 4 okna, zamontuj klimatyzator. To jest największy pokój, więc go zostawię na koniec. Okej, okay, tu jest dużo. Tylko tutaj wyczyścić okno. No nie wiem, to zlecenie pewnie będzie tak max na 20 minut. Dobra. Ten pokój gotów. No to chyba będzie w miarę szybka misja. Pomaluj limonka i wyczyść okno. Dobra, o limoneczka. Jedna puszka farby chyba wystarczy. No i wyczyścić okna. Ej, fajna, spokojna muzyczka. Tego nam potrzeba. Okej. Psium, psium. O? I teraz tylko pomaluj limonka, no tu wiecie, tu jest chwilunia. Dobra, muszę przenieść szafę, bo oczywiście trudno jest malować, gdy szafa tak sobie stoi. Ej. Bała. No dobra. Czemu lagi? Błagam, opuśćcie mnie. 9 FPS-ów, 7 FPS-ów. 40-10. Nienawidzę tych lagów. A dobra, to akurat nie zapis, no to akurat nie mu wybaczam. Zapisowi wybaczam, bo to zapis w końcu. Dobra, i tak zobaczcie, szybko to idzie. Hmm.
Chyba wiecie co, ja tutaj tak pomaluję, bo niestety przez przypadek, jak widzicie, zahaczyłem. Ja lubię to zostawiać białe dookoła okien, no ale zahaczyłem, no to trudno będzie kawałkiem innego koloru. Czemu mnie tak lacz? Błagam, nie lacz. Nienawidzę cię, gro. Czasami. Właśnie, może sobie kursor zmienimy. Licznik FPS, wskazówki. Szybki zapis, dajmy może co 5 minut, co? Nie będzie aż tak często przeszkadzał. Ładnie. Kiedyś byśmy na taki pokój tą tej farby służyli tak z dwie puchy. Ale tutaj zobaczcie, w miarę jedna puszka. Lagi, 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 ja je kocham, no. 5, 4, 8 FPS-a. Wiecie, co jest najczęściej? Ja zauważyłam, że to jest najczęściej tylko przy malowaniu. Czemu wziąłem misję, gdzie trzeba malować? Kurde. Przez przypadek pomalowałem nie to, co chciałem. Na serio to też trzeba. I mi farby zabrakło. Trzeba kupić farbę jednak, bo zobaczcie, że będziemy potrzebowali jedna puszka i troszeczkę. Ten cały wałek nam wystarczy na dokończenie całego tego miejsca. Widać, muszę tutaj malować. Ech, nie lubię tego tu malować. No dobra, robimy cięcie. Ech, dobra, jesteśmy z powrotem, kolację musiałem zjeść. Dobra, pomalowaliśmy już sypialnię. Wszystko gotowe. To co? Sprzedaj. Wy zobaczcie, jaki mamy w ogóle stan konta. 746 tysięcy. Z tego zacenia max 10 tysięcy zarobimy, no ale i tak coś zarobimy. Kibel, w którym nie ma grzejnika. Ech. Ta gra jest taka spokojna, że tutaj w sumie nie mam co komentować, wiecie. Tak, nie mam co po prostu gadać, no. Mam takie, aha, dobra, nie mam pomysłu, kompletnie. Okno numer 2. Gdzie to był? Czy tu jest jeszcze wrót? O, jakoś jakiś jednak tam był. Okej, biblioteczka pomaluj kolorami pastelowe, już zamontuj urządzenie kaloryfer, ale kaloryfer jakoś zamontuję jednak po pomalowaniu, bo... Jakoś tak, nie wiem, malować jakoś trochę też tak trudniej. W sensie, wiecie, trudniej jest jak są jakieś rzeczy, na przykład kaloryfery. Albo takie szafy, giganty. To muszę stać na jakimś meblu. No co, zaczynamy malować. Szybko idzie to malowanie, więc to na razie jest taki spokojniejszy odcinek, a jak się wyrobimy z tą budową, z tym miejscem, tą robotą, tak do 15 minuty, no to jeszcze w tym odcinku rozpoczniemy coś nowego, może związanego z ogródkami, bo dawno nie robiliśmy żadnych ogrodów.
Dobra, jest 50%. Tutaj jeszcze dwie ściany. A tak powiem wam przy okazji ciekawostkę. Będę się uczył grać na gitarze, tak postanowiłem. I mam już taki plan od dłuższego czasu. Do szkółki już jestem zapisany. No zobaczymy. W sensie nie zapisany, tylko szukam jakiejś szkółki. Wiecie, żeby się tam pouczyć. Ładnie grać na gitarze. Jakoś tak od zawsze chciałem, wiecie, u mnie w rodzinie wszyscy na czymś umieli grać. Moja mama, co na pianinie bardzo dobrze gra. Na pianinie jakieś tam pracuje w tym domu pomocy społecznej. Tu tam teraz gra jakieś mini koncerty. Czasem się zdarza. Co nie? Mój tata dobrze na trąbce. Jakoś tak. Każdy na czymś tam. Nigdy za bardzo nie gra, no ale każdy na czymś tam umiał grać. A ja jakoś tak nigdy na niczym nie umiałem grać w ogóle. Najgorzej jest jak na lekcję nam każą przynieść te flety i grać na fletach. O. 98. Tutaj będzie ostatni. 100%. Dobra, ostatnia ścianka. Sprzedaj puszkę. No i zamontuj kaloryferek. Tutaj myślę, że mały wystarczy. Nawet duży by nie wszedł idealny tu. O. Ciekawi mnie, czy kiedyś tutaj dodadzą taką opcję robienia ogrzewania podłogowego. W sensie, wiecie, zrywamy wszystkie panele, wszystkie meble, trzeba wynieść rurki, ładnie kłaść, jakieś miejsce centralne, gdzie to wszystko podłączyć. No. Wyczyść okno, pomaluj kolorami, jasna brzoskwinia, zamontuj klimatyzator. Mało FPS-ów. Dobra, chodzi już. Szybko pójdzie te mycie. Ło. Zapisywanie. No, dlatego tak lekko zmieściłem. Dobra, ja kupię już farbę. Na razie jedną puszkę i... Światło bym poprosił, niech się stanie światłość. Dobra, no to co, zaczynamy malować. No i tak będzie to trzeba robić. Ej. Nie rozumiem tej gry. FPS-ów zżera i to tak, wiecie, da potęgę. No ale... Może dlatego, że to tak się dzieje, odkąd tyle dodatków kupiłem w sumie. Te... HGTV i... Garden Flipper. No, jakoś tak się to zwało. Tu już 30% zrobione. Najgorzej, tak wiecie, najmniej lubię przy tych oknach malować. Albo za takimi dużymi szafami. Czekajcie, czy mi za to idą? Tak, muszę to też malować, bo procenty mi za to idą. Nie lubię tylko malować takich miejsc. A to już wiecie i to dobrze. Ały, a FPS-y spadają. No, dobra, czyli cały odcinek zajmie nam zrobienie tej misji. Tak co dopiero w połowie. No potem nam zostanie jeden pokój, ten największy. Czekaj, bo właśnie się zwiesiłem trochę. W sensie ja, tak wiecie, z... No. Ja mam takiego mini laga mózgu. Mogę już to zlecenie zakończyć, ale wiecie, robię zawsze te 100%. Tak 90 ma najmniej, co nie? Dobra.
farby nam nie starczy, no ale 90% jest. Dobra. No i co? Jakąś tą drom. No i co? Teraz montujemy ten klimatyzator. Mam klimat. Ono aż tak nie wygląda. Szkoda, że nie montujemy jeszcze tej instalacji na dworze, w sensie takiego klimatyzatora. Takiej skrzyni z wiatrakiem, jakieś rury podłączyć na dach. Nie, no dobra, coś bredzę jak zwykle. Kabelek. Podłączmy na przykład te kabelki i tak sobie pójdźmy. Jak się fajnie dymi. Awaria. No dobra, klima zamontowana. Największy i ostatni zarazem pokój. Jak ja mam przez to przejść? Tu są te drzwi. Nie wiem, jakoś taki ślepy jestem, jak muchy te, co tak uderzają. Gdzie będzie FPS? Uspokójcie się, FPS. Nienawidzę was. Zapisywanie. Też może mi tak czuć, bo film w tym samym czasie sobie renderuje. Może dlatego. Lagi i nienawidzę ich. Po prostu nienawidzę. Szyby trzeba mieć zawsze tutaj w tej grze, gdy jest więcej FPS-ów, bo gdy jest mniej, to tak przerywa, w sensie nie... Jak jadę paskiem, co nie? W sensie jak ja tak... Tutaj zobaczcie, dam przykład. Tutaj jadę i ładnie myję. I widzicie, tutaj mi taki pasek zostaje, gdy spadają FPS-y. Że jest coś takiego, że to jest tak... Takie... No, takie o coś niedokończone, co nie? O właśnie takie paski, gdy FPS-y spadają. Dobra, jakie tutaj kolory mają być? Kakao. Dobra, kakao będą z dwie ściany. Nawet ładne. Jak zwykle nic tu nie widzę. Czekajcie. Na takie rzeczy są sposoby. Stoję na krześle i sięgam. Nie muszę przestawiać szafy. A wiecie, krzesło jest łatwiej przestawić. Okej, no to co, malujemy ściany. 18%. Teraz jeszcze tylko ta ściana będzie kakao, reszta drugi kolor. Jakoś tak tu zrobię.
ale nie kakao jest 29%? No tak. W sumie 200 na tym wiecie. No jakoś tak to wyjdzie. Tą ścianę jeszcze będzie kakaem. No? Czy to muszę malować? Tak. Ej. Trzydzieści sześć procent jest. No. O, nowa umiejętność, fajnie. Proszę mi ją pokazać. Malowanie. Zmniejsza użycie farby o 40%. Teraz to ja tą farbą będę mógł dwa razy więcej ścian malować. Dobra, a te dwie będą tym kolorem. Piaskowy mugdał. Mugdał śląski. No dobra. Dużo idzie na ten. No dobra. Dobra, tamta puszka jest pusta. Ty, szybko nawet idzie to malowanie. No, 22 minuty filmu. No, to jest ostatnia rzecz do zrobienia, czyli dokończyć malowanie tego pokoju. No i... No dobra, kończymy. No 91% i tylko tu mi zostało okno. Okej, no i skończyliśmy. Tylko teraz jeszcze ostatnia rzecz, czyli montowanie klimy. Ej. Ej, szkoda, że w realu tak klimatyzatora nie da się tak szybko zamontować, bo go tam trzeba montować. No tak to idzie z 2-3 godziny montowania klimy. No to jest już ostatnia rzecz. Śrubki nie dokręciłam. Zakończone. No i dwa razy enter. 25 tysięcy dolarków. Hmm.
Ładnie to nawet wygląda. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzką, na razie, no i cześć, pa pa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry House Flipper. Pa pa.